Codziennie gramy sobie na Palionowie, rozwiązując różnego rodzaju problemy, ale w dzisiejszym pięknym dniu, w którym założyłem sobie aparat, postanowiłem zagrać, no też po części przez brak czasu, przez to, że zakładałem aparat, postanowiłem dzisiaj zagrać z zarąbistą ekipą kolegą Mateuszem Jagiełem. Nieważne! I z Wojtinim. Oczywiście do chłopaków macie linki w opisie, tam możecie wbić do nich na kanał. Oni też zaczynają sobie swoją przygodę z YouTube'em. A ja jestem oczywiście na serwerze Coxcraft. Tu macie IP, bardzo serdecznie zapraszam, możecie wbić i tutaj ze mną pograć. Od stycznia lecimy tutaj z live'ami i będziecie mogli sobie tutaj ze mną zagrać. Już jakiś czas temu był live. Ale dobra, nieważne, intro. Halo, koledzy sympatyczni, witam wszystkich bardzo serdecznie, jesteście? Halo, witam. Witam. Dobra, TNT Run, uwaga, zasady są proste. Zamykacie oczy i biegacie, dobra? Dokładnie. Dokładnie. Dobra, w ogóle nie przemyśleliście tego, co powiedziałem. Dobra, ten kto wygra, ten jest dzik ogólnie. Ja jestem w TNT Runa ogólnie mega słaby. Wydaje mi się, że wy również. O kurde, ktoś tu spadł koło mnie w tym momencie. O nie! Nie, dobra, spadłem double jump. Szybko poleciał na dół na mojego. No, normalnie, no, mi się nigdy nie udaje. Ja powiem wam szczerze, że na tym serwerze, tą gierkę, co zagraliśmy przed nagraniami, to była pierwsza i jedyna gra, którą wygrałem. Wow, na tym serwerze. Ale cofka była, no, ale na tej mapie ja słyszałem. Ogólnie właśnie dostałem cofkę i spadłem. Co za nie ma. Najgorzej. Gorsze niż tamte. Tak, no bo to się losowo one dobierają, ale są tu lepsze, gorsze mapy. Panie Szybson, rywalizujemy ze sobą, widzę. A ty jesteś tutaj na tym... O kurde, widzę cię. Czekaj, to ty masz skina? Tak. O kurde, no niesamowite. Pierwszy spot... O nie! Dobra! Porobiłeś mnie. Najgorzej. A ty też spadłeś, czy nie? Nie. Kurczę, o, spadłem. Dobra. No trudno. A o, jak mi jest niewygodnie mówić z tym aparatem, to jest... O nie, znowu spadł, bo mnie wystraszył chłop. Nie. Ten tu prawie przeklina. Dobra. O kurde, to są diamenty. Spadłem dwa piętra. O, jest jeszcze jedno piętro niżej? Nie, dobra, to niżej to już jest, kurczę, przepaść. Ja panowie, jestem dalej. Co jesteś na górze? O kurczę, ktoś na moich oczach spadł. Przykro mi. Dobra, pozostało żywych graczy czterech. Wow. Żywi gracze czterej i tutaj widzę, Jagieł daje radę jakoś, ale idę ci pokrzyżować twoje plany. O, tutaj, prawda, zabrać ci kilka bloków. Nie, no, zostaw mnie! Nie. Najgorzej. No, spadłeś już całkowicie. O nie! Spadłem! No nie, czy Jagieł wygra tą rozgrywkę? Czy to jest... Nie, czy to jest... Może. No on jest na samym dole, kurde, tamten chłopiec trochę wyżej od niego. I nie wierzę! Nie wierzę! Wygrał! Nie wierzę, jak i wygrał grę w Minecraft! No coś niesamowitego. Nie. Dobra, klikam zagraj ponownie, lecimy kolejnego TNT Runa. To nie jest to sama mapa, ale to jest jakaś szczęśliwa mapa dla ciebie, Jagieł, więc to... No, ewidentnie. Musisz udowodnić, że to nie był przypadek. Wygraj drugi raz. Ja naprawdę czuję się tak tragicznie z tym aparatem, nie potrafię w ogóle mówić. Czuję, to jest trochę takie uczucie, jak, nie wiem, na pewno ktoś tak miał, że jak mieliście gumę do rzucia i nią się po prostu bawili się tak w ryju, że się sobie turlali ją i takie tam, nie? To kurczę, już spadłem. To wciskaliście sobie ją tak w podwargę? Tak, no miałem. No to jest takie uczucie, jakbyście sobie tak wcisnęli tą gumę podwargę i... W sumie ja miałem aparat, nie wyciągali. Także wiesz. No ty wiesz, no tak, ale... O kurczę, jo, prawie spadłem. Ja cię kręcę. Ale no mówię to Wojtkowi, który nie wie. O, Houston, mamy problem. Jestem na samej górze, jestem całkowicie sam, ale daję radę. Co? No to jest jakaś ewidentnie szczęśliwa mapa dla ciebie, Jagieł. To jest chyba, no, to nie ma to tamto. Przy lagowania czasami. No właśnie też mam lekkie ścinki, ale to chyba przez serwer, nie. Nie wiem, nie wiem. O, nie, spadłem. O, dobra. Wojtek, tu mi zachodzi. No nie rób! Wojtek, przez ciebie spadłem. Trudno, po co mnie goniłeś? No nie goniłem cię, właśnie chciałem odbić od ciebie, a ty mi zabiegłeś drogę. To już wiem, jak ty chciałeś odbić. No jasne, że chciałem. No dobra, ale i tak to sobie wygrałem. Jak z wełną. Jak z wełną. No, ale to było poza nagraniami. O, problemy Najmana. Problemy, co? Taw, spadasz? To jest czasem zdradzieckie takie bycie na samej górze, tam jest mało bloków, nie spadasz kilka pięter na dół. No nie, Wojtini chyba wypadł poza świat, co? Nie można biegać slalomem, panowie, to jest rada.
Ale wiecie dlaczego? Bo wy nie macie wpisanego kodu. Kodu twórcy nie macie wpisanego tutaj, prawda, w Minecraft. Masz? Ja masz Szybson, witam ponownie. Nie może być, nie może. Podloga, nie. podloga.craft.pl. Ta, nie ma takiego kodu, cwaniaku. Tylko szybson.podloga, znaczy szybson.craft.pl. Tak? Panie Szybson, panie Szybson, mamy walkę pomiędzy sobą, tak mi się wydaje. Tak, pomiędzy sobą. Nie! Pan Jaglak wygrywa. Niestety. Znowu. Udowodnił po raz drugi, że wygrał ze mną, bo ja musiałem użyć double jumpa, bo byłem w takiej dupie. Ja no właśnie też, ale zapomniałem o double jumpach. No, trochę mnie ten double jump trzecia teraz... runda, trzecia runda kolejna, tak. Szczęśliwa. Jak po raz kolejny się trafi ta sama mapa, to przecież... Nie. Ale mapa teraz. To co ty wygrałeś. Teraz bardzo duża, ta będzie długo trwała. No, ta będzie długo, ale ta jest fajna nawet. Jest taka jedna mapa i to jest jedyna mapa, tylko i wyłącznie na serwerze Coxcraft. ale to jest prawda akurat, nigdzie jej nie widziałem, w której macie schody. I to, że jesteście na dole wcale nie oznacza, że nie możecie wrócić na samą górę. Jak to schody? Gdzie one są? Schody. To nie jest ta mapa, ale jest taka mapa, że normalnie masz schody, przez to jak spadniesz niżej, to możesz po tych schodach z powrotem wspiąć się na górę. Oczywiście ale schody też są zrobione z tego piasku i gravelu, więc one też się zapadają, nie? Ale możesz wrócić z powrotem, to jest mega spoko i fajnie jakby się ta mapa trafiła. Nie, bo to jak jest ci akurat... ludzie umierają na początku, tak szczerze. Ja myślę, że to są po prostu... tacy tak zwane boty. Nie no, tu nie ma botów. To po prostu są ludzie, którzy grają jak boty. Nie! Jestem na samym dole, czajcie? Też się Szybson okazał botem. No właśnie. dobra, okej, dobra, tak jest. Zobaczymy, kto tu wygra. Jeszcze porobię to. Ale odbiłem teraz. Nie. Masakry. No ja sobie spadłem już na drugie piętro, jest fajnie. Chodź na trzecie, bo już tu czekam na ciebie. Mateuszu. O! Kto mi to... A nie, myślałem, że to... Widziałem to, co ktoś tutaj wyczynił. Co za geniusz. Dobra, no póki co... Ile jeszcze zostało osób? Raz, dwa, trzy, cztery... O kurcze! Dziura była pode mną, ja patrzę na taba. Czy w parkourach to w TNT ranie też sobie poradzi. Kurcze, bele, tym razem tak? Się nie udało. Ajajaj, no to nie ta mapa. Ta jest radziecka, ale... I ja jeszcze jestem tutaj. Ja, nie ma akademii taktycznej do tej mapy, niestety. Nie ma. Dobra, ale ja tutaj, ja to wygram, obiecuję. O, kolega poleciał. Zróbmy tak. Jest sam na samym dole. Nie. Oj, Wojtek jak poleciał między dwa klocuszki, idealnie. Nie, no nie mogę. Żywi gracze dwóch, gdzie on jest? Dobra. Gościu dostał laga, nie? Albo nie, cofka była. Oj. Cofka mogła być, no. Dobrze, tutaj Sebo 0252. Jest na drugim poziomie. Nie no, na przedostatnim jest. A no też to faktycznie. To drugi. No. O! Nie, no cofkę miałem! I spadli. Cofkę miałem! Dobra, ale byłem trzeci. No już. Nie, ale ta cofka mnie zdradziła. Halo! Dlaczego tu takie cofki? Dobra, zagraj ponownie, lecimy kolejną kolejkę. Mam nadzieję, że w końcu nam się trafi ta. To jest ta mapa ze schodami. Ale sztos! No, jest dobra, totalnie pokręcona, więc tutaj da się wrócić sporo to na samą górę, tylko na samej górze, jak widzicie, dużo bloków nie ma, więc sama góra wcale nie jest najlepsza. Dobra, ja lecę na sam dół od razu, nie? Żebyś sobie mógł biec z powrotem? Tak, dokładnie. co spadnie na sam dół? Nie chcę, żeby taka jest moja taktyka. Dobra. No nie ukrywam, że wrócić nie jest tak łatwo. Ale to jest już mało tych bloków. Tu za dużo góra, osób. Góra bardzo szybko znika. Tu ogólnie mam wrażenie, że przez to, że nie widać, gdzie są jakie poziomy, to bardzo szybko znikają te bloki. Tak, też jest tak. Bo dobra, cała góra zaraz zniknie przez to, że ludzie będą wracać schodami, nie? Dobra, ja właśnie wchodzę schodami, nie? No ja właśnie spadłem i też lecę właśnie schodami. I tu Wojtek mi naprzeciw wybiegł. Tak. Nie wiem, tak czy to było. Jest takie dobre, żeby nie, wchodzić tu z powrotem. Ja jestem na górze, wróciłem na górę. Wydaje mi się, że to nie jest głupi pomysł wracać, ale... Ja, ale się sam porobiłem teraz, co za debil ze mnie, nie mogę. Chciałem się wrócić. O nie, dobra. Jaglak. Ja sobie radzę fenomenalnie jak na razie. Ja spadłem już troszkę, ale no to jest ta mapa, w której to, że spadasz wcale nie oznacza, że przegrywasz, bo tu jest bardzo szybki powrót. Zapomniałem o tym. Zostało 14 graczy, emocje sięgają zenitu. No. 14 ludzi to jest jeszcze masa ludzi. O nie, dobra, znowu spadłem. Dobra, zobaczmy. Ja też, kurczę, bele. No ale to zaraz wracam z powrotem do rozgrywki. To jest tak najgorzej, że przez to, że są te schody, to... Ja o nie, znowu spadłem. Oj. Widziałeś? Ale to nie zadziałał mi sprint po prostu, no, to był pech.
To był pech, no niestety, no ale to jakoś trzeba ugrać. Tu. Ja to czasami mam wrażenie, że tak na farcie doskakuje do tych bloków. Moment. No. Dobra, wracam z powrotem. Nie no, ja nie mam jak tam skoczyć już wyżej. O, panie Agle, w ogóle drogę mi. Strony. Nie! Widziałeś to? Tak. Zablokował cię ten. Ojoj, jestem w samym dole. No, ale to jest ta mapa, na której to nie ma za bardzo większego znaczenia, że jestem na samym dole. Tak, nie ma znaczenia, ale tu już jest mało klocków. To wcale nie tak, dobra, że się pocieszam właśnie jeśli tym. Jeśli ktoś mnie widzi, to Ojoj. Spokojnie, problemy. Lekkie. Ale ty tak miałeś na jedną... Ten, no ale wiesz co, autentycznie chyba teraz lepiej jest zostać tu już na dole. Kurczę, ja nie mam go jumpów, nie, znaczy double jumpów. Kurczę, spadłem. Widziałem jak na moich oczach spadłeś. Dobra, jest jeden gracz, zaraz ci powiem, gdzie on jest. To jest trochę unlucky teraz, co się stało. On jest na samej górze. Ta? Tak. To tryhardzik. Ty, bez kitu, chłopcy po jednym klocuszku skacze. Tak, skacze sobie, tak, bez, a teraz ze sprintem, ale tak to bez sprintu. Dobra, no ja tam idę do niego, pokrzyżować mu lekko plany. O, spadł, właśnie spadł. Dobra, spokojnie jeszcze psą. Ja, on już spada. O, widzicie się, powinniście się widzieć. Kurde, ale chłopnie jest taki zachłany w tym skakaniu, on tak sobie po jednej krateczce. Ło, ale ja wracam z powrotem na górę, już jestem wyżej od niego. Oj, to on cię może zgubić też. On już nie ma jak wrócić tutaj na górę. Sam no. W tym momencie utknąłem, nie miałem jak odwrotnych spadłem. Nie wiem, czy ci się opłaca iść tak na górę, bo... Nie, ja już tu wykorzystuję bloki tylko, wiesz? Oj, spadł, wygrałeś. Ha! Jest pierwsze zwycięstwo. Moja map, pierwsze na nagraniu, lubię. No ale oczywiście. Jak na jedno, to jest, kurczę, ale to jest klasa sama w sobie po prostu. Jak masz partnera, to masz plus 10 do skilla po prostu. Tak wygląda sytuacja tutaj. Dobra, ja bym jeszcze ostatnią grę zagrał. Mi się dobra, naprawdę mega dobrze gra te TNT rounds. Widać, bardzo fajnie się gra. Fajnie się to gra, no. Co to za mapa? O, jeszcze takie mapki nie było, bardzo fajnie. O. Ta, też nie graliśmy jej, ale tu niestety nie ma tego powrotu. A ja lubię te schody nawet, mi się tamta mapa naprawdę mega, mega podoba. Jest mega dobra. No, ale tu jest mnóstwo jeszcze innych trybów, więc koniecznie subskrybujcie, ponieważ tu będzie z tego serwera mnóstwo odcinków jeszcze. Ponieważ jest tutaj tryb Among Us, więc też warto wbić. A jeszcze o to trzeba powiedzieć, uwaga, słuchajcie. Sytuacja wygląda tak, jest tutaj coś takiego jak kot twórcy, jest tutaj też również mój kot, nie? To jest kot z chipsem po prostu, no raczej to nie jest trudne do zgadnięcia. I sytuacja wygląda tak, że używając tego kodu i kupowania sobie na przykład VIP-a, który kosztuje na tym serwerze jedyne 8 zł, za które możecie sobie zagrać w tryb Among Us, który jest tylko i wyłącznie dostępny dla VIP-ów. Więc myślę, że warto. Spadłem sobie właśnie piętro niżej. No nieważne, ale... Właśnie rzuciłem Filipie. Ale no troszkę tak, nie troszkę tak. Ale myślę, że warto, więc zapraszam bardzo serdecznie, prawda, na serwer. Tu można mnie często spotkać nawet. Dobra, zostałem sobie na samej górze sam. Bo jestem na tym samym poziomie co Wojtek. Ja też zapominam o tych double jumpach często. Kurczę, to jest straszne. Straszne. A mi się klocuszki już kończą na samej górze, nie! Oj, spadłem. No na samej górze nie ma ich wiele, to prawda. Ale tu ja też już ich na wiele nie ma. No one na tej mapie bardzo szybko znikają. To jest... Zaraz nie ma nie, po czym skakać. Spadłem. Tu se trzeba bardzo oszczędzać. Ale na live'ach mi nie szło, bo czytałem czat. O nie, a teraz mi nie idzie, bo go i tak nie czytam. Widziałeś to? Nie, ale ja też spadłem. Gdzie jest pan Egipski? Masakra, jestem na samym dole. No spadłem. O, tu jest, ty, wysoko jest. Ta? To może to jest też jego mapa. No. No i ewidentnie ze schodami, no, ale on jest fanem takich właśnie tutaj. Kurczę, trochę ciemne, mało widzę. Albo wy graliście pół życia w tego Minecrafta. Nieprawda. Prawda. Wow, co ja tu wyczyniłem w tym momencie? Ja pierdzielę. Dobra, nie, ja co zrobiłem? Oj. Najgorzej, żywi gracze 2, dobra, kibicuję. A, jest, jest, no, ewidentnie jego mapa, ewidentnie, dobra. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli chcecie więcej odcinków tego typu, koniecznie łapka w górę, widzimy się na następnym odcinku u mnie już jutro o godzinie 10 rano, o 14 na Szczypson Plus i o 19:19 tradycyjnie wieczorem tutaj na kanale Szczypson. Trzymajcie się, na razie, pa.